Największa wada tego samochodu? Paliwożerność. Lubi paliwo, ale jak to mówią, szczęśliwi czasu ani paliwa nie mierzą. Tak. No walczy. Walczy, pamiętaj, szuka, że, szuka. Pamiętaj, że możemy tylko do 60. Tak. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim materiale vlogowym wprost z garażu Grzegorza Dudy, gdzie dzisiaj poznamy efekt końcowy prac ostatnich kilkunastu tygodni. BMW 6 E24 V10 wyjeżdża na drogi. My będziemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Będziemy dzisiaj też jeździć tym samochodem, także serdecznie zapraszam Was na trzeci odcinek, chyba najbardziej fascynujący z tej serii vlogów u Grzegorza Dudy. No to co? Odpalamy. Startujemy. Cześć. 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 BMW 24, 85 rok, sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej próba zrobienia projektu przez faceta, od którego kupiłem. Jemu się coś wydarzyło, tam bardzo fajny gość, perypetie swoje ze zdrowiem, wypadek. Nie zrobił tego projektu. Odkupiłem, no i dałem mu nowe życie. Na bazie 24 postanowiłem zbudować resto moda, no i właśnie to jest ten resto modu, który możecie podziwiać w tym momencie. Jestem z niego dumny, jest ten samochód przerysowany. Nie, no, wygląda niesamowicie. Budując to auto, to jest bardzo ważna rzecz, patrząc na to nadwozie, zdając sobie sprawę z tego, że to jest jedno z piękniejszych nadwozi BMW, jakie w życiu ja widziałem. O tym mówiłem właśnie. I obawa przed tym, że każdy tuning tego nadwozia spowoduje to, że go zepsuje, była największa. Tak? Czyli albo go przerysuję, mówię, albo go zrobię jako takie swoją wariację i dzieło, albo zepsuję auto. Osobiście uważam, pukają, osobiście uważam, że następny chętny. Następny chętny już tam. Już uciekł. Tak. Zamknięty. I jestem z tego auta bardzo zadowolony. Jest to takie uwolnienie emocji moich troszeczkę na temat BMW. BMW E60, z piątki on jest, akurat nie jest z szóstki, z M6, tylko z M5, ale to jest to samo. Skrzynia biegów BMW E90 M3, E92 M3, manualna sześciobiegowa. Wał E60 przerobiony. Tylny dyferencjał BMW E60 M5 ze szperą fabryczną, dorobione półośki, tylne zawieszenie łożyska zostały E24, natomiast amortyzatory tylne wleciały już z E60. Natomiast jeżeli chodzi o przód, to przód mamy amortyzatory BMW E60, czyli dokładnie z tej samej serii, z której pochodzi silnik, hamulce, tarcze BMW E60, piasty, zwrotnice, przekładnia kierownicza jest BMW E60. Takie projekty, słuchajcie, my budujemy w kilkanaście tygodni, realnie. No tak? Właśnie, bo to jest pytanie. I to jest teraz największy problem. Najczęstsze pytanie, które ludzie zadają. Czy wy naprawdę to budujecie w te kilkanaście tygodni? Czy to jest projekt, który buduje się tam, nie pokazuje się ludziom, buduje się go, nie wiem, półtora roku? Nie, naprawdę, naprawdę kilkanaście tygodni, to można nawet zweryfikować bardzo prosto. Budować samochód taki w kilkanaście tygodni. Zobaczcie na pogodę, zobaczcie na czas. Ja nieraz mówię, umiejscowię to w czasie, co się dzieje. I to jest naprawdę bardzo ciężkie wyzwanie, bardzo trudne. Gdzie my siedzimy i robimy ten samochód bardzo długo. Ja tu spędzam weekendy, noce, nieraz najczęściej przyjeżdżacie. Tutaj można w nocy spotkać, dokładnie. Bo wtedy mam taki czas, że telefony nie dzwonią, bo ja muszę pracować też, prawda? I mogę spokojnie sobie puścić muzykę i dłubać przy samochodzie, tak? Żeby go jak najszybciej skończyć. Jeszcze jedna rzecz tylko powiem Ci. Jeżeli ktoś myśli, że to jest takie proste i Duda jest takim mistrzem świata, że on w 15 tygodni zbuduje samochód, który nie będzie miał poprawek, to się myli. Ja potrafi się przyznać też do tego, że się poprawia projekt cały ale czas. Ale oczywiście, ja już po oddaniu finałowym, które miało miejsce, już zmieniłem charakterystykę tylnych amortyzatorów, już wymieniłem stabilizator na grubszy z przodu, dlatego że to auto było za bardzo nerwowe i już wiem, że na etapie budowania przedniego zawieszenia nie do końca trafiłem z Ackermanem. Czyli przy bardzo szybkiej jeździe auto się robi nerwowe, bo się zmienia zbieżność, ale już w tym momencie wahacze są robione. Jutro będą zamontowane tak jak trzeba i samochód będzie się prowadził jak Formuła 1. Czyli te poprawki jakieś zawsze są. Słuchajcie, przed oddaniem, przed odcinkiem finałowym, samochód wystrojony na 559 koni, przed odcinkiem finałowym przyjeżdża telewizja, gramy, samochód plewi, nie chodzi. Słuchaj, ja mówię, nie no, jak zawsze, jak zwykle. Co się okazało? Okazało się, że zawór Vanosa ssącego wałka lewej głowicy padł, przestał sterować, przez co były uchylone zawory. No to co? Bez ciśnienia.
Tak, musieliśmy zmusić zawór na linię, czyli żeby on nie chodził, wymusić, żeby zrobił jakąś linię, żeby nie działał ten wałek, ale żeby to było bezpieczne, żeby to ciśnienie przynajmniej nam do 9 barów wróciło, a nie 6. I udało się go wystroić w ostatni dzień. Zresztą ja to też w telewizji powiedziałem, bo ja powiedziałem, że ja nie chcę ukrywać rzeczy. Niech ludzie wiedzą, że z takimi projektami są problemy. Ale oczywiście to są ciągle problemy. Że to nie jest łatwa sprawa, że to jest tworzenie tak grubego projektu, bo to jest bardzo gruby projekt, wiąże się, my nie mamy czasu na testy i na badania, wiąże się z walką i z pewnymi błędami, które popełniasz, bo nie masz czasu ich analizować, tak? One wychodzą w praniu przede wszystkim. Tak, i zrobiliśmy go na 440 koni bez jednego wałka i powiedziałem o tym, słuchajcie, to się zepsuło. Będę miał czas, to wymienię, ale muszę wywalić chłodnicę, maskę, inne rzeczy, żeby się do niego dostać. Nie mam na to czasu, jutro spotykam się z Przemkiem, mam oddanie, nie jestem w stanie. I tutaj chciałbym, żeby przez was, głównie widzowie też wiedzieli, że to jest naprawdę bardzo ciężka walka, dużo wyrzeczeń, ale ogromna, cholerna przyjemność i cofnięcie się do młodych lat, kiedy masz czas na zabawę własną, na tworzenie własnych pomysłów i to telewizja zawsze mi to umożliwia, że po prostu mogę się, zawsze powtarzam, że kiedyś nie miałem na to pieniędzy, dzisiaj nie miałbym czasu, żeby takie rzeczy robić i to jest cudowne, że czuję się jakbym miał 20 lat i mogę się z tym bawić. Poprawki cały czas, dopracowywanie całego... Nie myli się, ten nic nie robi. Dokładnie. No, że dwa, bo wy jesteście gaduły, straszne oboje. Wy się nakręcacie nawzajem, dlatego słuchajcie, konstant, róbmy to. Ja zawsze mówię, całe życie się uczę i głupim umrę. Samochody są tak cudowne, że pozwalają cały czas na nowe pytania, na nowe ciekawostki, na nowe rozwiązania i przecieranie szlaków i to jest cudowne. Dokładnie. Też mi się często bardzo zarzuca, że niszczę samochody, tnę zawsze po mojemu, zawsze wielki silnik czy coś tam i tak dalej. Nie zawsze wielki silnik, ale lubię duże silniki, lubię dużą moc. Mhm. Jak ktoś pyta po co, ja mówię, to po co ci pełny głos w radiu? Kupasz na połowę, ale a możesz podgłośnić. Ale w przypadku każdy, co kupi sobie jakiegoś tam diesla, pierwsze co robi, będzie robić chitu. Po co? Ale słuchaj, można podgłośnić radio na maksa? A nie trzeba, bo to mam pedał gazu. Dokładnie. Lepiej mieć 500 niż 200, bo zawsze mogę podgłośnić. Aczkolwiek w nowych samochodach, słuchajcie, te super premium systemy audio nie są już takie premium, w związku z tym podgłaśnianie na maksa nie ma sensu. Posłuchajmy teraz prawdziwego dźwięku. Dokładnie tak. Brawo. Posłuchać. Dobrze nas pilnujesz. Kto nas pilnuje? To co? Proszę bardzo. Tomek nas zainstrofuje. Tak. Pilnuje, żebyśmy kończyli, bo mogli wieczora, a w tym momencie najważniejsza rzecz. Słuchajcie, ja sorry, że mam tak mało czasu, ale ja jutro mam 400 uczniów w Garwolinie i mam wykład do mojej Akademii Mistrzostw Mechanika i muszę dzisiaj już wyjechać, żeby się tam przygotować. Ryglice. Wszyscy już wiedzą, w którym miejscu się znajdują. My dzisiaj jesteśmy w centrum Ryglic, żeby zaprezentować wam w świetle dziennym oficjalnie projekt Grzegorza Dudy Dude 610 BMW E24 V10. Ujrzało już światło dzienne dziś tym samochodem. Będę miał przyjemność się przejechać, a przede wszystkim będę miał przyjemność pokazać wam detale tego projektu, bo projekt jest naprawdę wyjątkowy i sam Grzegorz mówi o nim, że jest kolejnym jego spełnieniem motoryzacyjnych marzeń. W związku z tym zapraszam teraz na krótkie zwiedzanie. Zobaczycie te wszystkie detale podczas pięknego, słonecznego, choć niezwykle mroźnego dnia, a potem już kwintesencja tego materiału, czyli krótka przejażdżka E24, pięknie podającą E24 V10. Zapraszam. Oto jest, moi drodzy. Najciekawsze jest to, że pewnie wielu z was będzie doszukiwać się tutaj podobieństw do najnowszej odsłony CSL-a, która kilkanaście dni temu ujrzała światło dzienne. Natomiast tak naprawdę to, co Grzegorz wymyślił, jeśli chodzi o malowanie, o oklejenie,
było już przygotowane znacznie wcześniej, w związku z tym pięknie się to wszystko złożyło, że mamy tutaj akcenty CSL-owe, akcenty M-kowe. No i w tym roku piękne uhonorowanie również 50-lecia BMW M, bo w tym roku świętujemy, wszyscy miłośnicy BMW M świętują 50-lecie BMW M GmbH i tutaj w przypadku tego samochodu mamy także wiele akcentów związanych właśnie z 50-leciem BMW M. Zacznijmy po kolei. Body, poszerzone body zarówno z przodu, jak i z tyłu. Sporo elementów aerodynamicznych, takich jak przedni splitter. Sporo akcentów miedzianych, które teraz w tym pełnym słońcu będą wyglądały obłędnie. Połączenie bieli z tą dużą ilością tłuczonego szkła. Zobaczcie, jak pięknie się mieni ten kolor w promieniach słońca. Pogoda jest dziś idealna do przygotowania tego nagrania. No i raz jeszcze wrócę do poszerzeń, do body. Body przednie oraz body tylne. To wszystko bardzo ciekawie zaprojektowane własnoręcznie przez Grzegorza, według jego wizji, według jego pomysłu. I pokażę Wam teraz taki jeden akcent, który bardzo przykuł moją uwagę, jak to wszystko jest spójne. Grzegorz powiedział wprost: nie chcę zabić klimatu klasycznego rekina, nie chcę tego zepsuć. No i mam nadzieję, że uda mi się to. No i co? Udało się? Udało się. Zobaczcie, jak sprytnie te kły boczne zderzaka w tym miejscu zgrywają się z tylnym poszerzeniem. Proszę bardzo. To wszystko jest spójne, to wszystko jest przemyślane i nie jest z innej bajki, gdy popatrzymy na przód, na tył tego samochodu, a sam widok, sam ten przód rekina, dzięki tym wszystkim poszerzkom, dzięki tym wszystkim elementom aerodynamicznym uwydatnił się jeszcze bardziej. O felgach, o oponach wspominałem Wam już wcześniej. Customowe koła, customowe felgi. To wszystko po to, żeby nadać temu projektowi jeszcze bardziej indywidualnego wyrazu, indywidualnego kształtu. Oczywiście tylne felgi ze znacznie szerszym rantem. To wszystko ma na celu oczywiście przełożenie, maksymalne przełożenie trakcji na tylną oś. Stąd szersza felga, szersza opona na tylnej osi. Prawo fizyki jest takie, a nie inne. Oczywiście wszyscy o tym wiemy. Ogromne skrzydło na tylnej klapie z elementem dociskowym, proszę bardzo, w tym miejscu. To wszystko oczywiście mając na celu zwiększenie docisku tylnej osi, żeby to auto było jeszcze bardziej stabilne w prowadzeniu, zwłaszcza przy większych prędkościach. Centralnie umieszczony wydech, jak śledziliście poprzednie materiały, to będziecie wiedzieć, że te końcówki tutaj to jest Porsche 718, sprytnie wkomponowane w BMW 6. Jak wiecie zresztą, będąc miłośnikami BMW zapewne, że w szóstce ten wydech nie był poprowadzony centralnie, on był delikatnie przekoszony. Natomiast tutaj zamysł Grzegorza był taki, żeby wycentrować ten układ wydechowy i faktycznie on jest idealnie na środku. Zresztą zobaczcie w tym momencie, na środku też idą te pasy, te wszystkie elementy stylistyczne nawiązujące do BMW M i w tym miejscu na spoilerze do 50-lecia BMW M. Pod maską V10 silnik niezwykle pięknie brzmiący, wysoko się kręcący, bo do 8000 obrotów. To usłyszycie w czasie jazdy, gdy będziemy mogli pojeździć tym samochodem. No i silnik przede wszystkim kultowy. Oczywiście pochodzący z BMW M5. W tym samochodzie, w budzie E24, wszystko postawione na elektronice EcoMastera, na rodzimej polskiej firmie z ogromnymi doświadczeniami, sporo akcentów motorsportowych pod maską. Piękne jest też to, że silnik idealnie się wpasował w komorę BMW E24, choć żeby go zmieścić, trzeba było delikatnie zmodyfikować maskę, dzięki czemu ten garb, który widzicie tutaj, ale jak zamknę maskę, to zobaczycie, że on także idealnie zgrywa się z pozostałymi elementami aerodynamicznymi. Spójrzcie zresztą teraz, wszystko tu jest spójne, wszystko tu jest takie, jak potrzeba. No i wnętrze, moi drodzy, zapraszam do środka. Wnętrze, które miało pozostać wnętrzem cywilnym, wnętrzem komfortowym. Samochód ma być samochodem, który ma dawać dużo frajdy z jazdy, ale ma nie zabijać się tej jazdy właśnie dyskomfortem, który niestety jest obecny w samochodach stricte sportowych. W związku z tym tutaj mamy wygodne fotele, mamy wszystkie udogodnienia, które w takim samochodzie powinny się znaleźć, więc jest klimatyzacja. Są elektryczne szyby, są, tak jak wspomniałem, bardzo wygodne fotele Sparco, które nawet gdy spojrzycie na te fotele, mimo że to są fotele aftermarketowe, bardzo dobrze komponują się z
BMW, dlatego że kształt tych foteli, pewne elementy na tych fotelach, gdy spojrzycie na nie, to od razu przywołują na myśl na przykład nową M3 czy nową M4, więc to wszystko naprawdę dobrze tutaj zestroiło. Mamy Keyless Go, to jest historia bardzo ciekawa. Też w materiałach vlogowych pokazywaliśmy Wam, że Keyless Go w tym samochodzie zagości i tak też jest, on działa, kluczyk zbliżeniowy, no i pasy z detalami BMW. Zobaczcie, zarówno przednie, jak i tylne, trzy kolory. Najważniejsze dla fanów BMW, gałka Sparco, no i malutka kierownica, która jest takim smaczkiem, takim akcentem tuningowym z dawnych, dawnych lat. Grzesiek mówił, że auto jest zestrojone tak, że na szóstce leci 305 na godzinę. Więc teraz jedziemy na trójce i on jest teraz fajny, taki wiesz, w miarę delikatny, jak mu zredukowałeś te obroty, jedziesz sobie wolno, śmiało, on jest taki cywilny, ale byś go przeciągnął na dwójce, to smażysz laka cały czas. Zresztą jak mnie przewiózł, to powiem Ci, że byłem w ciężkim szoku, bo on cały czas walczył o trakcję, nie? Teraz tak, jest... właśnie w tym samochodzie to będzie, cały czas walka z trakcją. Tak. Dobra, słuchajcie. Jezu, jak szuka trakcji cały czas. Ach, to jest kot. Ta mała kierownica jest takim turbosztosem, że to jest niewiarygodne. Ależ to jest dobre. Fotel jest bardzo komfortowy, swoją drogą, naprawdę tutaj jakby faktycznie widać to, o czym Grzegorz wspominał, że auto ma być szybkie, ma być sportowe, ale ma być cały czas komfortowe we wnętrzu, ma być takie, żeby nie męczyło na dłuższą trasę. Oczywiście jest głośne, wiecie, ono jest narwane, jest to bólu analogowe, ale auto jest po prostu niesamowicie komfortowe i ma klimę, ma wszystkie takie rzeczy, które się bardzo przydają, na przykład w cieplejsze dni. Żebyście zrozumieli specyfikę tego samochodu, to nie jest proste auto do jazdy. Owszem, on się słucha, bardzo się słucha, ale to jest naprawdę ciężki samochód do jazdy. Trzeba mieć sporo oleju w głowie, żeby tym autem jeździć. Bo każda przeginka wiąże się z dużym problemem. Co dalej się wydarzy? Dwójka jest takim chyba najfajniejszym biegiem. Powiem szczerze, że te odczucia na dwójce są takie najlepsze. O, to jest właśnie ta dwójka, o której wspominałem. Kiedy możemy go przeciągnąć. Ciasno tutaj, bardzo ciasno. W związku z tym musimy mocno uważać, żeby ta tylna oś nam nie zanurkowała w jakimś rowie, bo szkoda by było tak zaraz po finale tego pięknego samochodu. Mega dziękuję Grzegorz za to, że mogliśmy dzisiaj, a w ten dzień przetestować ten samochód. Jest naprawdę epicki, jeśli chodzi o jazdę, ale trzeba sporo do tego samochodu mieć dystansu, żeby nie przegiąć. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego projektu, który jest bliżej Waszemu sercu, czy projekt Grzegorza, czy projekt Przemka. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze. No i zostawcie klasycznie suba i łapkę w górę pod filmem, jeśli chcecie więcej takich materiałów. Serdecznie zapraszam na mój kanał.